Cześć, dzisiejszy filmik będzie dotyczył programu WeVideo. Dam tutaj zrobić fajne filmy. Seksowne w cholerę będą. Tutaj mamy wideo. Możemy dodać obraz tej. Są takie gotowe audio. Tutaj jest happy dać. Tekst. Mamy tutaj dużo tekstu. Wspierając presję na obie strony, żeby tego zawieszenia broni pojawiła się możliwość uznania takiego jednostronnego przez państwa palestyńskiego. Natomiast premier Netanyahu ma instrumenty, żeby się przed tą presją bronić. I na przykład w tej ostatniej sprawie przeszła uchwała przytłaczająca większość posłów i koalicji, która sprzeciwia się jakiemukolwiek jednostronnemu przez kogokolwiek państwa palestyńskiego. I myślę, że to było zwycięstwo premiera Netanyahu. Pokazać światu, że nie tylko on i jego partner, koalicjanci, ale właściwie cały Kneset i cały naród za nim w tej sprawie stoi. Więc ta relacja ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, ona jest skomplikowana i ta zależność jest obustronna. To znaczy Amerykanie też, mimo że tak naprawdę od ich wsparcia zależy możliwość prowadzenia przez Izrael tej operacji stałych dostaw amunicji, rakiet i tak dalej, tak dalej. To też Amerykanie nie uzyskują musimy przez to tak daleko rozwiniętego wpływu na to, co dzieje się na miejscu, jaki można by sobie wyobrażać. Rośnie presja na prezydenta Bidena również wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy prawybory w stanie Michigan, gdzie wyraźnie wygrał Biden, ale spora grupa demokratów dało głos niezdecydowany. Taka opcja też istnieje. Pytanie, oczywiście, czy to cokolwiek zmienia, to znaczy, czy dlatego Stanów Zjednoczonych z Izraelem jest jakakolwiek... To jest logo WeVideo. Z drugiej strony można oczywiście zadać pytanie trochę obok naszego tematu, ale czy demokraci mają również jakąkolwiek alternatywę, to znaczy, czy w związku z tym, że nie podoba im się polityka Bidena wobec Izraela, tak to będzie wyglądało. Są też inne oczywiście, ale nie chciałem to pokazywać. Że takie rzeczy. Tła takie. No i to wszystko w sumie. Jednak wyciszyć jeszcze. No po prostu Stany Zjednoczone będą wspierać Izrael. Widzimy to w codziennej praktyce. To wszystko, pa.